pan ocenia to, co dzisiaj w wywiadzie mówi Jarosław Kaczyński głównie o współpracy? Chciałoby się wierzyć, że są to dobre intencje. Ja po prostu widzę innego Jarosława Kaczyńskiego, znam go z tej innej strony, natomiast dzisiaj po prostu widzę coś innego. Czy to są tylko gra przedwyborcza, czy to są rzeczywiście szczere intencje? Natomiast trochę wątpię w te szczere intencje, z tego względu, że zaplecze Jarosława Kaczyńskiego robi zupełnie coś innego. W dalszym ciągu jest kontynuowana ta linia podziału Polaków na lepszych, gorszych, na lepszych patriotów, gorszych patriotów. Tam jest realizowane to słynne powiedzenie: my to my, a oni to tam, gdzie stało ZOMO, i to widać w terenie. Widać cały czas taką nieufność wobec innych. Po prostu myślę, że to są takie pewien sposób na kampanię, ale jeśli rzeczywiście są to szczere intencje, to tylko pogratulować.